działania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa, teraz będę po angielsku mówić, Eternal Isles, chyba, nie wiem, mój angielski jest taki, że po prostu nazywam tego moda Eternal Isles, więc piszcie sobie co chcecie, że nie umiem angielskiego, ale chodzi o to, żeby zainstalować moda, a nie żeby wiedzieć dokładnie jak się nazywa. Okej, co trzeba zrobić? Co ten mod daje? On nam daje jakieś tam dodatkowe światy, dodatkowe mody, dodatkowe zbroje, dodatkową magię. No wszystko dodatkowe, jest tego mnóstwo. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy i moda pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy. Tutaj mamy pokazane jak to wygląda. Jakieś różne ciekawe informacje są i pokazane są jakie są światy dodatkowe. Także jest tego mnóstwo. Jak widzicie, to są to i takie bardzo kolorowe, i takie bardzo ciemne, ponure i radosne, zamglone i niezamglone, dystopia, wow! I takie różne inne. Zjeżdżamy cały czas w dół, zjeżdżamy, nawet minigamesy są jakieś tutaj w tym modzie, zwariowane rzeczy są też. Tutaj jest coś, strefa Useful Links, czyli link do Wikipedii, gdzie jak klikniemy na to, to będziemy przeniesieni na taką stronę, gdzie tutaj też wszystkiego się dowiemy, jakie są moby, jakie są właśnie te wymiary dodatkowe itd. Cofamy się z powrotem. No i tutaj na Twitter do twórcy moda. No i jest sekcja w końcu Download. W sekcji Download jest wyraźnie napisane, jakiego Forge'a należy użyć, żeby ten mod działał. I tutaj stąd, tutaj Download Here, stąd się ściąga moda. No i tutaj jest sekcja z wideo, gdzie można sobie obejrzeć, o co w tym modzie chodzi i jak go używać. Ok, w każdym razie klikamy tutaj na Download Here i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie są też takie obrazki i tutaj tu jest download. Na to download tutaj nie klikamy, tylko na to, co jest tutaj napisane. Eternal Isles, dobra, wszystko jedno, 1.7.10. Na to klikamy. Nie na to download, nie na to tutaj, tylko na to właśnie, ewentualnie na to. Ja pobrałam stąd. Można pobrać również stąd. W każdym razie nie klikamy tutaj na to, bo to nas gdzieś tam przeniesie w kosmos. Tutaj na to klikamy lub na to. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i uwaga, do zainstalowania tego moda oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10, ale taki z końcówką minimum 1270, jak zresztą widzieliście, tam było napisane na tej stronie, z której się pobierało moda, na tej stronie opisowej do moda. Także potrzebny jest Forge na wersję 1.7.10 z końcówką minimum 1270. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wrócicie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. ale takiego z końcówką minimum 1270. Także zwróćcie uwagę na to, że ja w tym filmiku 425 pokazuję instalację Forge'a z końcówką 1152, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję z końcówką minimum 1270. Zwróćcie na to właśnie uwagę. Ok, no i co trzeba zrobić, żeby zainstalować moda? Musimy wejść do folderu %appdata % przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym mamy już zainstalowanego Forge'a z końcówką minimum 1270 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja, albo gdyby się crashowało, albo coś takiego. Także jak już mamy skopiowane, no to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik bez rozpakowywania, bez niczego do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowany. Zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa, czy się coś crashuje i tak dalej. Ok, tak jak mówiłam, mamy wybrany profil z Forge'em z końcówką 1270, klikamy play i czekamy, aż się uruchomi. I tak jak już też wspomniałam wcześniej, na tej stronie, gdzie jest mod cały opisany, są również filmiki, z których dowiecie się, jak tego moda używać. Ja niestety nie miałam za dużo czasu, żeby się przyjrzeć temu tematowi, zatem nie miałam pojęcia, o co w tym modzie chodzi, jak się tego używa. Wiem tylko, że w czasie dnia mogą nas atakować jakieś stwory, że jest właśnie mnóstwo tych dodatkowych światów, ale jak jak się do nich przechodzi, to jeszcze nie mam pojęcia, no ale wszystkiego się dowiecie albo z tych filmików, albo z Wikipedii, albo wiem, że Venom Lazarus na przykład sobie robi serię na tym modzie, także myślę, że tam też się dowiecie, jak przechodzić do innych światów. Jak widzicie, jest tutaj już jakiś robal z tego świata, także mod jest zainstalowany, wchodzimy do mods, jest tutaj ten mod, gotowe, o, znowu jakiś stwór z tego świata, wchodzimy w tryb jednoosobowy, no i jako, że daje nam mnóstwo światów i tak dalej i innych różnych rzeczy, to stworzymy sobie nowy świat, Eternal, więcej opcji, zezwalamy, bla bla, tworzymy nowy świat. Także tutaj są też nowe rudy, nowych jest mnóstwo rzeczy, także lepiej sobie zrobić nowy świat. Oczywiście ja wam nie pokażę, bo jak wspomniałam, nie mam pojęcia, jak się przechodzi do innych światów. Mam też wersję peaceful, więc nic mnie tutaj nie zaatakuje teraz. Także, ale jak widzicie, w miejscu, gdzie jest mapa, weźmy sobie ją tutaj, ok, powrót do gry, w miejscu, gdzie była mapa, są jakieś takie dziwne dziwnostki, także myślę, że mod jest poprawnie zainstalowany. Tutaj wprawdzie widać tylko świnki zwykłe, ale pewnie gdzieś są jakieś stwory, które by mnie teraz w ciągu dnia nawet mogły zaatakować. Co my tutaj mamy? Tutaj musimy nacisnąć to o tak. I mamy tutaj mnóstwo rzeczy, które do tego moda należą. Jak widzicie, jest tego z 9 stron się zrobiło 27, więc jest tego mnóstwo. Ok, jak zrobimy sobie creative, to mamy dodatkowe 3 strony, bo ta strona jest zawsze i dodatkowe 3 strony z jednym modem w sumie, no bo to wszystko należy właśnie do tego moda. Wszystkie tutaj właśnie rzeczy, jest tego, jak widzicie, mnóstwo. Także no, mod jest zainstalowany, ja wam nie pokażę, o co w nim chodzi, także ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, na stronie aniapg.pl zapraszam na forum, gdzie możecie opisywać swoje różne bolączki związane z instalacją modów. No i co? I oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. No tymczasem żegnam was świeczką. Pa, pa.